podczas zawodów o srebrny kask w Tarnowie. Żużlowiec trafił do szpitala, jego stan jest ciężki. To był pierwszy wyścig zawodów. 18-letni Mateusz Szczepaniak w kasku niebieskim zahaczył o motocykl rywala. Wbrew pierwszym optymistycznym diagnozom okazało się, że częstochowianin doznał jednak ciężkich obrażeń. Jest w stanie ogólnym dosyć ciężkim, który wynika z jego dość skomplikowanego urazu czaszki mózgu. Wprawdzie on w tej chwili odzyskał świadomość, niemniej jednak są dosyć liczne złamania w obrębie twarzy czaszki i stąd możliwość jeszcze pewnych komplikacji. Tor w Tarnowie to jeden z nielicznych w Polsce z pneumatyczną bandą. Jaką rolę odegrała wczoraj, nie wie nikt. Kluby piłkarskie Messina i Torino zostały wykluczone.